Hej, cześć! Po raz kolejny witam Cię serdecznie i dziękuję, że obserwujesz ten kanał, a w dzisiejszym materiale przedstawię Ci kilka ciekawych faktów o magicznych zastrzykach. Mam nadzieję, że przekonam Cię, iż nie zawsze jest sens podawać osocze bogatopłytkowe, czyli PRP. I kluczowe punkty, które chciałbym, żebyś dzisiaj zrozumiał i wyciągnął z tego materiału, to są takie pytania, na które Ci odpowiem. Czyli czy aby na pewno iniekcja osoczem pomoże Ci na kolana, barki, łokieć, achillesa itd.? Co na ten temat mówią badania naukowe z tego roku? Oraz czy w ogóle się opłaca wykonywać takie zabiegi u klientów, gdzie na przykład klient płaci dobre kilka koła nawet za taki jeden zabieg? I co również mówią moi znajomi ortopedzi na ten temat? A na te i na wiele innych pytań odpowiem właśnie w tym materiale. Więc zaczynajmy. Dziś na warsztat wziąłem właśnie osocze bogatopłytkowe i chcę Wam przedstawić kilka ciekawych faktów na temat właśnie PRP, które hurtem jest dziwnym trafem podawane i wciskane przez lekarzy. Jednak podstawowe pytanie będzie brzmiało, czy Ci to, drogi widzu, w ogóle pomoże? Co ortopeda, to oczywiście kwas, osocze bogatopłytkowe, a może od razu artroskopię zróbmy kolana za 13 do 18 tysięcy? No i co będzie lepsze? Wśród osób zarówno nieaktywnych, jak i tych trenujących będziemy mieli problemy tendopatyczne, czyli takie, gdzie ścięgno ulega uszkodzeniu. Może to być problem z barkiem, łokciem, kolanem, achillesem i jeszcze multum innych rzeczy, które może u Ciebie wystąpić. Począwszy, zacznijmy materiał również od poruszenia, czym jest w ogóle PRP, czyli platelet-rich plasma, osocze bogatopłytkowe. Jak wcześniej wspomniałem, jest to osocze bogatopłytkowe, a jest to taki autologiczny produkt krwiopochodny, który zawiera duże ilości czynnika wzrostu, cytokini itd. Teoretycznie ma to wpływać na prewencję, regenerację, zniwelowanie dolegliwości bólowych, poprawę jakości życia w procesach zwanych patogenezą, czyli może wystąpić coś takiego jak zwyrodnienie, tendopatia i na to Ci to powinno pomóc. Często w gabinecie lekarskim mamy coś takiego jak idziemy i słyszymy: o Jezu, Pani, powiedzmy, nie wiem, Kasiu, ma Pani łokieć tenisisty, czy też zespół ciśnienia podbarkowego, no to lecimy i podamy Pani osocze, a na pewno pomoże. Czy jeden zabieg na pewno pomaga? Niestety tutaj badania pokazują wyraźnie, że podanie jednorazowo osocza nie pomaga i nie pomoże, a średni koszt takiego leczenia, na przykład nawet w Stanach Zjednoczonych, na rok szacuje się nawet na kilkanaście tysięcy, od 10 do 12 koła w skali roku, w przeliczeniu oczywiście już na nasze, no w zależności od tego, jak nasza piękna waluta stoi. Czy Ci lekarz coś więcej powie, a może czego Ci lekarz nie powie? I badanie, które chcę Ci przedstawić, pochodzi świeżutko z tego roku i autorzy podzielili uczestników na takie dwie grupy. Pierwsza była kontrolna, która była placebo, a drugiej podawali PRP, czyli osocze bogatopłytkowe. Łączna ilość uczestników, która brała udział w tym badaniu, opiewała na 300 osób. Mniej więcej tak 300 osób, gdzie mieli oni głównie problemy ze stawem kolanowym. Jedna grupa otrzymała zastrzyki z osoczem bogatopłytkowym, a druga była szprycowana solą fizjologiczną, czyli placebo. I co tydzień mieli to tak ciągle podawane. Na podstawie tego doświadczenia autorzy sprawdzili poziom bólu przed i po kuracji, czyli 2 i 12 miesięcy oraz objętość chrząstki w stawie kolanowym, czy to w ogóle ma wpływ na procesy regeneracyjne. A to zmierzyli za pomocą rezonansu magnetycznego, czyli MRI. Wynik tego badania, jak i wielu innych, wyraźnie pokazuje, że leczenie PRP a solą fizjologiczną nie wykazało znaczących różnic między tymi grupami, a jak już była jakakolwiek różnica, to nieistotna statystycznie. Obok również Wam chcę załączyć gdzieś na przykład tutaj, w tym obszarze, w tym albo w tym, obraz z tego badania, który przedstawiał praktycznie brak zmian i różnic między leczeniem PRP a solą fizjologiczną. Nic się nie zmieniło w skali bólu, jak i objętości tkanki chrzęstnej. Jak to moi również znajomi ortopedzi bardzo mocno podsumowali taki proces leczenia, to powiedzieli: Kamil, równie dobrze mogę przepłukać kolano wodą i będzie taki sam efekt, więc po co wydawać siano i za to płacić? Kolejnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę, jest oczywiście sianko, które musisz wydać na taki zabieg. Cena tutaj jest dosyć mocno rozlazła, że tak powiem, pomiędzy jednym zabiegiem możemy rzutować od 500 nawet do 1400-1500 zł, czyli nie jest to tani zabieg. Co więcej, lekarz zawsze pewnie Ci powie, ten, który podaje, że trzeba taki zabieg powtórzyć, bo dzięki temu będzie lepszy efekt. Jak to tak zliczymy w skali roku, to wychodzi nam już kilka dobrych tysięcy i to trzeba będzie wyłożyć. A jaki jest wynik?
domyślcie się, kochani, sami. Wcześniejsze badanie, które Wam przedstawiłem, brało również aż 31 współczynników pod uwagę, w tym ból, funkcję fizyczną, jakość życia i inne elementy. To spośród tych 31 współczynników, aż 29 z nich nie wykazało istotnych różnic między grupami w okresie 2 i 12 miesięcy po kuracji. Jaki wniosek można wyciągnąć poprzez wiedzę opartą na faktach i żywcem wziętą z praktyki? Kochani, realnie rzecz biorąc, to nie ma różnicy między zastrzykami i podawanie PRP, czyli osocza bogatopłytkowego, czyli ten czynnik wzrostu, a tym, że ktoś Wam wpakuje sól fizjologiczną w staw. W obu grupach jedyne, co się poprawiło zarówno w soli fizjologicznej, jak i w PRP, to że ból zmniejszył się mniej więcej o 32-37%. PRP nie wyleczy, a ma Was leczyć do końca życia, ale czy pomoże, zostawiam to już w Waszej opinii. Kończąc ten materiał, chciałem, byście wzięli pod uwagę, iż propozycje osoby w kitlu z dyplomem są czasami warte uwagi. Oczywiście, że tak, ale pamiętajcie, zawsze to skonsultujcie również z innym specjalistą, bo może on Wam powie, wie Pani co, albo pan, wie Pan co, może bardziej fizjoterapia, może leczenie za pomocą ruchu, czyli leczenie przez trening będzie lepszym rozwiązaniem, jak ma Pani tendopatię. Bo tendopatię właśnie tak się, kochani, naprawia. Jedyną tabletką, jaką mogę Ci poradzić, żebyś zawsze ją wziął, to taka, którą znajdziesz właśnie gdzieś na zewnątrz, poprzez obojętnie jaką aktywność fizyczną. Jak widzisz, to są oczywiście moje przemyślenia wzięte żywcem z evidence-based of medicine, jak i również practice, czyli żywcem wzięte z praktyki. Jeżeli uważasz, że takie materiały są dla Ciebie wartościowe, to zostaw komentarz, udostępnij nawet ten materiał na swoich portalach społecznościowych, że rozdaję taką wiedzę, dzięki czemu więcej osób dowie się, jak można w ciekawy sposób poprawić funkcjonowanie swojego ciała i zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy, czy też może przeznaczyć to na skuteczniejsze metody wyprowadzania z kontuzji. Chciałbym również znać Twoją opinię, podziel się nią w komentarzu i również zaproponuj może inne materiały, które z przyjemnością dla Ciebie nagram. Jeśli wyciągnąłeś coś z tego materiału, coś, co zmieni Twój trening, to podziel się tym, oznaczając mnie w Instarelacji. Zależy mi na tym, byście byli szczęśliwi, żyli bez kontuzji, poprawili na pewno jakość swojego życia, naprawiali siebie, jak i również swoich klientów. Zróbcie coś, co jest niebywałe, a wielu osobom niestety brakuje. Czyli uczcie się, a dzięki temu siano samo będzie u Was rosło również w portfelu przez wykorzystywanie wiedzy, jaką Wam udostępniam. Sami się zastanówcie z dzisiejszym materiałem, czy warto stosować PRP, jak już to dlaczego, a może czemu lepiej czasami nie podawać osocza bogatopłytkowego. To już zostawiam Wam. Na dzisiaj to tyle. Poniżej macie również link, gdzie możecie dołączyć do mojej prywatnej grupy na Facebooku, gdzie odpowiadam uczestnikom na różne pytania związane właśnie z fizją, powrotem po kontuzji, z treningiem, przygotowaniem motorycznym i tak dalej. Więc kłaniam się, świetna robota na dzisiaj wykonana przez nas. Polecam się i damy radę z każdą kontuzją. Moi drodzy panowie i panie, na dzisiaj to tyle. Działajmy razem i do zobaczenia. Cześć, ściskam Sherlock.